Witam serdecznie i zapraszam na wiadomości z gminy Tarnów Opolski. Sprawdźmy, co wydarzyło się w lutym. Marcelina Kowalik. Serce dla Betanii. Nie spodziewaliśmy się, że aż taki pełny bagażnik będzie. Bery w kątach opolskich. Taką tradycję trzeba utrzymywać, żeby przetrwała. Nowy wymiar germanistyki w szkołach. Ten dostęp do języka mniejszościowego, niemieckiego, zostanie ograniczony. Realna pomoc w czasach coraz wyższych cen jest niezwykle potrzebna. Szczególnie w przypadku żywności specjalistycznej, takiej jak musy czy napoje wysokoodżywcze. Taką pomoc w dniu Świętego Walentego przynieśli mieszkańcy sołectwa Kąty Opolskie dla hospicjum Betania w Opolu. Takie walentynki mogłyby stać się tradycją. Ponad 1000 musów, zestawy nutri-drinków i najbardziej przydatne przedmioty trafiły do hospicjum Betania w Opolu. Sołectwo Kąty Opolskie już po raz drugi włączyło się w akcję zbiórki darów. W akcję zaangażowało się bardzo dużo mieszkańców, z tego powodu jestem bardzo dumny, bo nie tylko ci, którzy mieszkają na stałe, ale ci, którzy wyjeżdżają za granicę, również i lokalne firmy nas wsparły, także zebraliśmy tego dosyć dużo i możemy przyjechać dzisiaj z potężnym ładunkiem. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie w Opolu działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. W ciągu każdego roku opiekuje się około 150 pacjentami w hospicjum stacjonarnym i podobną liczbą chorych w hospicjum domowym. Przyjmujemy na bieżąco. Najczęściej są kolejki, jeżeli chodzi o przyjęcie pacjentów do hospicjum stacjonarnego. Wiemy, że potrzeby są znacznie większe, więc bardzo duże potrzeby po to, żebyśmy mogli pomagać. A my, chciałem zaznaczyć, jesteśmy organizacją pożytku publicznego i nie działamy dla zysku. Dobro wraca, a zbiórki, takie jak te, dają nadzieję. Potrzeby hospicjum są coraz większe. Cieszymy się bardzo, że są cały czas otwarte serca, tym bardziej, że niestety ceny idą w górę. Koszty eksploatacji budynków wzrosły o 500%, więc jeżeli nie musimy na przykład już wydawać tych pieniędzy, chociażby na dodatkowo jakieś tam musy, nutri-drinki, to jest to dla nas bardzo, bardzo dobra, realna pomoc. Zapraszam bardzo do tego, żeby pomagać, wpłaty na konto jak najbardziej. Uwaga, jesteśmy OPP, czyli Organizacją Pożytku Publicznego, można tą darowiznę odpisać sobie od podatku. No i 1%. Serdecznie zapraszam. Najważniejsze, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj przybywają, to, aby mogły gdzieś posilić się takim wysokobiałkowym, wysokoenergetycznym pożywieniem. Dlatego zbieraliśmy musy i nutri-drinki, czyli takie, które nawet osoba, która ma problemy z przełykiem, mogła sobie dostarczyć. Była to prawdziwa walentynka. Dary zostały przekazane 14 lutego, a w zbiórkę włączyli się mieszkańcy sołectwa, przedsiębiorcy oraz szkoła. Od darczyńców przekazano także ponad 800 zł, a firma MM Systemy przekazała na konto Betanii 1500 zł. Po rocznej przerwie znów zatańczyli z niedźwiedziem. Tegoroczne bery w kątach opolskich były nam wszystkim potrzebne. Młodzież i karnawałowa atmosfera z berem na czele zagościła na dobre w tradycji. Część funduszy zebranych podczas tegorocznego wożenia bera zostanie przekazana na rozwój boiska LZS Kąty Opolskie. Szczegóły w materiale. Niedźwiedź powrócił do kątów opolskich. Witając mieszkańców radosnym korowodem, tańczył z gospodyniami, niosąc powodzenie na cały rok. Nie znam takiej tradycji ogólnie, ale odkąd tu jestem, to w sumie drugi raz się udało. Podoba się? Tak. Taniec musi być. Oczywiście, to jest taka tradycja. Za dziecka też jeszcze za nimi się biegało, nie? Bery zorganizowano po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Tradycja powinna przetrwać, bo niesie radość w okresie karnawału. Na przemian chodzimy tutaj z Radą Sołecką i z członkami, graczami LZS-u, także zawsze jest ekipa taka zgrana. Atmosfera jest super, jest bardzo dużo młodzieży i myślę, że taką tradycję trzeba utrzymywać, żeby przetrwała. Taniec jest zawsze? Jest, no oczywiście, musi być. W tym roku każdy grosz, który gdzieś tam dostaniemy, to będzie też na potrzeby naszego boiska, no bo jednak o te fundusze bardzo ciężko, a to jest jakiś tam zastrzyk na pełną kasę, który nam pomoże istnieć i funkcjonować, no i przede wszystkim chyba tym, jak nasze boisko wygląda, chwalimy się na całym województwie i nie tylko, więc to jest coś pozytywnego, no i trzeba na lepszym poziomie jeszcze je utrzymać.
jeszcze przed wojną chodzili członkowie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, później po wojnie również, z tego co doczytałem, to również pracownicy tutejszej śluzy, także tradycja miała swój okres przestoju w czasie wojny, a później znowu została kontynuowana. Na koniec jest zawsze niedźwiedź zabijany, krew jest spuszczana i pita na zdrowie. Każda przebrana postać w berach ma swoje zadanie. Kierowcom rozdawane są przez policjanta mandaty, kominiarz zaś maluje buzię sadzą. Jak co roku chodzę za kominiarza z drabinka, otwieram drzwi, witam wszystkich gości, którzy mają zatańczyć z niedźwiedziem. Ta sadza chyba też jest ważna, nie? No jak tak, no na szczęście, jak to się mówi, kominiarz, zawsze guzik trzeba złapać, zatańczyć z niedźwiedziem, do zabawy zapraszamy. Tegoroczne bery w Kątach Opolskich organizowane były pod egidą lokalnego LZS-u Odra. I to właśnie na jego potrzeby trafią pieniądze ze zbiórki. Zgodnie z nowelizacją ministra edukacji i nauki, z początkiem lutego obniżone zostały fundusze na edukację w języku niemieckim. Jakie konsekwencje dla uczniów niesie rozporządzenie i kiedy wejdzie w życie? O tym już teraz. To będą drastyczne konsekwencje dla dzieci oraz młodzieży. Z dniem 4 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki mające na celu zmianę warunków i sposobu działania placówek oświatowych. Jeżeli tyle lat wszystko dobrze funkcjonowało, tak, nikt nie miał z tym problemu, to nie są dla państwa polskiego jakieś koszty, które by były taką wyrocznią. Tak? To nie są miliardy, to są raptem miliony, gdzie my wydajemy, zażartuję sobie, na wybory kopertowe 70 żeśmy wydali, tak? Moglibyśmy wesprzeć dużo mniejszości narodowych w tym momencie i będę tutaj złośliwy i to celowo, bo uważam, że nasze dzieci powinny mieć godne warunki do tego, żeby się uczyć. Dzieci nie interesuje polityka. Dzieci interesuje to, żeby na przyszłość mogli służyć tej ojczyźnie i żebyśmy mieli po prostu mądre, inteligentne dzieci. Negatywne skutki rozporządzenia ministra edukacji i nauki odczują również placówki oświatowe z gminy Tarnów Opolski. Czyli 13 oddziałów razy 2 godziny, 26 godzin. Czyli nauczyciel drugi, którego zatrudniłam do języka niemieckiego, powiedzmy by go nie było. Skutki negatywne będą bardzo duże, bo oni jednak są przyzwyczajeni do pewnej liczby języka niemieckiego, godzin. Tym bardziej, że nie korzystają z żadnych korepetycji, prawda? A efekty tej ilości godzin też są. Bo jednak mamy finalistów z języka niemieckiego, uczniowie biorą w różnego rodzaju konkursach, także tu może się też to odbić. Blokuje rozwój najnormalniej w świecie kompetencji, umiejętności uczniów. To są kompetencje szeroko rozumiane, kompetencje, które wprowadziła sama Unia Europejska, prawda? No i dzisiaj my ograniczamy dzieciom, no wiadomo, język angielski, język niemiecki. Są to jedne z dominujących języków. My z racji tego, że mamy takie bliskie sąsiedztwo, tak, z Niemcami, no to siłą rzeczy po prostu korzystamy z tego. I niezależnie już na jakim szczeblu, czy to na szczeblu zawodowym, czy na szczeblu wyższym, ci uczniowie naprawdę czerpią z tego korzyści i to znaczące. Wielu wychowawców uczących języka niemieckiego może stracić pracę, a uczniowie możliwość dalszego rozwoju. Na tą chwilę w gminie Tarnów Opolskich większość uczniów w szkole zadeklarowało i uczy się języka niemieckiego mniejszościowego. Dużo tutaj jednostek organizacyjnych i samorządy wnoszą petycje. Również rodzice mogą wnosić petycje, które będą mogli swój sprzeciw pokazać wobec tej decyzji rządu. Petycje można podpisać elektronicznie lub w wersji papierowej. Elektronicznie można na stronie gminy Tarnów Opolskich, jest udostępniony link do tej petycji. Na dzisiaj to już wszystkie wiadomości. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do obserwowania naszych materiałów w mediach społecznościowych. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.